Siema, z tej strony Eleven, a to jest ponownie Slender: The Arrival. I jestem w świątecznej czapeczce, ponieważ chcę poczuć magię świąt, a nie mogę jakoś jej poczuć, więc spróbuję, że w ten sposób się w to wprowadzić. Poza tym mam bardzo zły humor, ponieważ drugi raz spartaczyło mi się nagranie z tej gry, więc trzeci raz dzisiaj będę przechodził do końca znowu tą grę. Nieważne. Byłem na tyle głupi, że w tym miejscu, że jest praktycznie zakończenie poziomu. Mogłem to już skończyć. Mogę to spokojnie skończyć, ponieważ zakończenie poziomu jest... tutaj! Kończymy poziom! Tyle miałem do końca poziomu. A teraz, żeby to przejść, musiałem powtarzać cały poziom kilka razy, żeby to nagrać. Genius. So fucking genius. Ale przy okazji powiem wam, że za pierwszym razem, jak przechodziłem tą grę, jak przeszedłem ją tutaj na wizji, że tak powiem, co mi się to nie nagrało, a raczej zepsuło się nagranie, to nie za bardzo do końca ogarniałem fabuły tej gry. Teraz mniej więcej ogarnąłem troszeczkę, ale będzie jeszcze jeden odcinek. Ja was zaskoczę, ale będzie jeszcze jeden odcinek. Teraz wkładamy drugą taśmę i teraz mamy taśmę z nagrania tego, jak Kate doświadcza w swoim domu na samym początku gry. On tutaj jest. Dobra, okej, zamykamy drzwi, zamykamy okna, żeby bestia się nie dostała do domu. Bestia, znaczy bestia, no to jest pojęcie względne. To jest po prostu Slenderman. I gdzie są moje kartki? I... tak, nieliczni skojarzą, o co chodzi. Nieliczni, zakładam, jestem tego pewien, że nieliczni. Ktoś musiałby bardzo od dawna siedzieć na studiu filmowym Grabasz i oglądać nasze durnoty, co seriuszem robiliśmy. I oddajcie moje kartki! Nieważne. Co my się mieli wtedy w głowie? A! Prawdopodobnie troszeczkę więcej oleju niż jak robiliśmy film ogólnie. Dobra, Slender nas to atakuje z każdej strony. Zamykamy drzwi i okna do pewnego momentu, z tego co mi się wydaje. Ooo! Do tego momentu, to jest na pewno ten... to był na pewno ten moment, ale zginąłem i to nie powinno się zdarzyć. Okej. Tego się nie spodziewałem, to mi się przedtem nie zdarzyło, okej? Dobra, pomiń, już wiemy. No rysujesz sobie tego, kto tak rysuje? Kate! Come on! Kate! Wszyscy wiemy, że to jest bardzo niedokładny styl rysowania. Jeżeli chcesz coś przekazać swoim rysunkiem, ostrzec przed czymś, to... troszeczkę precyzji. Bo co z tego, jeżeli szybko komuś napiszesz instrukcję, co zrobić, jak uciec, żeby uciekał, że cokolwiek, nie wiem, jakieś wskazówki, jak on ich nie zrozumie, bo je na bas grzesz, kuźwa. It doesn't work like that, Kate. Dobra, jeszcze raz, te drzwi załatwmy. On się zawsze pojawia w tym samym pokoju, zauważyłem. To już będzie 5. raz, albo 6. nawet, kiedy go tutaj widzę. I teraz się wycofajmy. On jest za nami, prawda? Okej, to może nie. Musimy teraz iść do naszego pokoju. What the fuck? Musimy teraz iść do naszego pokoju z powrotem. Czyli tam, gdzie byliśmy. I to jest w zasadzie wszystko, co musimy tutaj zrobić. Groźna burza. Spooky odgłosy. Uciekłem do swojego pokoju, zaraz. Może jednak jeszcze nie zrobiłem tego, co miałem zrobić. Dobra, to było dziwne. Nie pozamykamy chyba jeszcze wszystkiego, co miałem zamknąć. Te okna tutaj. Te są zamknięte. Nie, przestań. To radio wcale nie przygrywa fajnych melodyjek. Okej, czegoś nie zamknąłem i coś się teraz spartaczyło. Wiecie, bo tutaj zawsze był wzór tak, że zamykam kilka okien i drzwi i tak dalej. Nagle on wyskakuje. Oho, i teraz muszę iść do pokoju. Okej. Dobra. Okej, wiecie, przechodziłem to teraz 5 razy, ale mimo wszystko mam taką gęsią skórkę, mam takie ciarki w tej chwili. On się tutaj oczywiście pojawia i prawdopodobnie wyrzuca nas za okno. Więc obydwie taśmy mamy za sobą. I teraz My jesteśmy jako Lauren, z tego co pamiętam. Lauren, czyli przyjaciółka Kate, która przybyła jej na pomoc i teraz chce dowiedzieć, co się stało. Dowiedzieć się, co się stało. I szuka różnych wskazówek po tym, co się dzieje ze wszystkim. Reszty nie do końca ogarniam. I tak jak powiedziałem na filmie, który nie doszedł do tak naprawdę do skutku, chciałem troszeczkę tą fabułę rozgryźć bardziej. Wytłumaczę się wam wszystkim. Co to było, to powinien przeczytać. Dom musiał odejść, nie mogę już siebie ocalić. Chciałbym wytłumaczyć wam wszystkim mniej więcej w jakiś sposób, tak żebyśmy to wszyscy ogarnęli, o co w tej grze chodzi, bo myślę, że mało osób tak naprawdę rozumie, o co tam chodzi. Jest to troszeczkę zagmatwane, są rzucone jakieś poszlaki, nie wiadomo o co chodzi i trzeba kopać, trzeba te notatki czytać po kilka razy i trzeba tutaj dowiedzieć się, co tak naprawdę zaszło, bo wiemy tylko, że jesteśmy Lauren, wiemy, że jest Kate, wiemy, że jest Karl Ross i jest Slender, i jest Charlie. Nie czytam notatek, jestem idiotą, ja po prostu nie czytam notatek. Spotkajmy się przy ulicy za godzinę. Mam listę rzeczy, które powinnaś ze sobą wziąć. Wszystko inne zostaw za sobą. Wyjaśnienia będą, jak się zobaczymy. Wiem, jak to wszystko naprawić. Nie mów o mnie, Lauren. Karl Ross. Dobra, więc załóżmy, że zatrzymam to... Nie! Absolutnie nie teraz. Więc załóżmy, że te przednotatki będę czytał po prostu przy edycji ewentualnie, te co pominąłem. Tak bardzo mi przykro, to wszystko... Przepraszam za wszystko, to nie jest twoja wina, ja to zrobiłem, czy tam zrobiłam. W czasie, kiedy to czytasz, prawdopodobnie już jest za późno dla ciebie. Nie wpuść go do żadnego innego życia. To wszystko była moja wina. Niech to wszystko skończy się na tobie. To wszystko może skończyć się na tobie. Ja go wpuściłam. To wszystko może skończyć się na tobie. Ja go wpuściłam. Czemu to w ogóle zrobiłam? Przepraszam, że spoczął na tobie ten ciężar. Chciałabym, żeby to wszystko przeszło na mnie. Nie może to nie może się rozprzestrzeniać jakkolwiek dalej. Proszę, to wszystko musi się skończyć na tobie. Chciałabym, żeby była jakaś inna droga, inny sposób. Wszystko musi się skończyć. Boże, wybacz mi. To prawdopodobnie pisała Kate. Tak mi się wydaje. Dobra, i napisy jakieś tam grożące, że to już jest twój koniec, on z tobą skończy, coś takiego. Nie no, basic stuff, tak? Tradycja. I nagle jesteśmy w samym środku pożaru. Teraz właściwie jesteśmy gonieni przez Slendera, ale musimy dostać się na szczyt tamtej wieży. Teraz już wiem, co robić, więc to jest ułatwienie. To, no, nie będzie zaskoczenia z mojej strony, ale tego nawet lepiej, bo wy będziecie wiedzieli lepiej, co tutaj się w grze dzieje, a nie czekali, aż ja ogarnę łaskawie, w którą stronę ruszyć dupę, tak? On nas cały czas goni, trzeba go sprytnie tutaj wymijać. Oj, 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 oj. Oj, jest zdecydowanie za blisko. Jest za blisko. Czemu? Jak przechodziłem do pierwszy raz, ani razu mnie nie złapał, a teraz złapał mnie już 2 razy, co? Przechodzę do 5. raz i złapał mnie 2 razy. Jak? Jak? How could this happen to me? Chciałem zaśpiewać, ale stwierdziłem, że może z moim gardłem chwilowo nie za bardzo to wyjdzie. Kierujmy się w stronę tej wieży po prostu. Slenderman Gu! Kuźwa! Tak się nie bawimy, to tak nie działa, stary. Okej. Troszeczkę się sparzyłem, właściwie. Ale to nie jest ważne, udało nam się przejść i jesteśmy już prawie u celu. Jesteśmy pod wieżą. Chwilowo w tym budynku jesteśmy bezpieczni. To jest jakaś jakaś coś tam ochrona, że on tutaj ochrona przyjeżdża na wypadek, gdyby tutaj się zdarzyła jakaś katastrofa typu powódź, typu tornado, typu dziko rozprzestrzeniający się ogień, więc oni prawdopodobnie tutaj zmierzają w tę stronę, bo właśnie jest dziko rozprzestrzeniający się ogień, tak? I teraz musimy znaleźć klucz, który jest tutaj, on jest tak gdzieś w losowych miejscach w tych pokojach, na szczęście go znaleźliśmy bardzo szybko. I teraz musimy szybko przemieszczać się tymi korytarzami, ponieważ coś za nami podąża. I ja nie wiem co to jest, bo tego nie widziałem. A nie należy się zatrzymywać pod żadnym względem. Mogę to nas dorwie. Giniemy. A to jest chyba ostatnie pomieszczenie. Jasna cholera! Przyjdzie cały klimat! Przepraszam serdecznie. Zawiodłam cię, czy zawiodłem cię, nie wiem w jakiej to jest osobie pisane w angielskim, tego się nie da rozróżnić. Musi być coś, co mogę zrobić. Muszę zrobić coś, żeby się uwolnić, coś tak pisze na ścianach, a tutaj mamy kamerę i nagranie audio z niej. I'm so sorry. Forgive me. I'm so sorry. Jest mi ciężko na tych nagraniach rozróżnić, kto krzyczy tutaj i kto co mówi i co się tak naprawdę dzieje. Wiem tylko, że komuś jest bardzo przykro. Bóg, Bóg, kto tam, hej! O, to pamiętam. Wiecie, właściwie gra ma 3 zakończenia z tego co wiem. Za każdym razem, kiedy przechodziłem tą grę teraz, tą samą końcówkę... Cześć. Hej. Co u siebie? Z każdym razem, kiedy przechodziłem tą końcówkę, było to samo zakończenie, nie różniło się niczym, więc prawdopodobnie to zależy od naszych decyzji, które podjęliśmy wcześniej. Nie wiem, kim to jest, ani czym to jest. Są podejrzenia, że to może być Kate. Są podejrzenia, że to zakapturzone coś, to może być Kate, co nas goniło przedtem we wcześniejszych poziomach. Ale niekoniecznie to musi być to samo co tam. To nie wstawało przecież. Jak się zesrałem, to nie wstawało. Nie rób tak, ja... Typowo się teraz zesrałem. Widzę go. Ciągle go szukam. Ale to nie może być on. Wiem, że to nie może być on, ale to jest takie realne. Wszędzie gdzie pójdę słyszę jego głos, ale... Brzmi jakby cierpiał. Jakby to nie był ten syn, którego znam. Nie mogę uciec od tej udręki. Ten człowiek, ta rzecz nawiedza mnie. Wyżera mój umysł. Czy ja robię to sama sobie? Czy to moja wina, że Charlie zniknął? Czy to jakaś moja próba albo kara? Muszę to zakończyć. Muszę oczyścić to miejsce. Zero więcej cierpienia. Nikt na to nie zasługuje. To wszystko kończy się tutaj. To wszystko tutaj musi odejść. I tak jak mówię, jest wiele dróg, które można podążyć tutaj, żeby przemyśleć tę fabułę. O co tutaj chodzi, co się stało. Wiemy, że Karl Ross cały czas wspierał tą Kate i tak dalej. Że Charlie zniknął i tak dalej, porwał go ten Slenderman. Ale jak stała się cała reszta, czemu im jest przykro? Przepraszam bardzo, ja nie rozumiem. Postaram się to jakoś wykombinować, ale nie wiem czy mi się uda. Ostatnia notatka. To dosyć ekscytujące, nieprawdaż? Ta cała tajemnica, zaginione ciała, zjawiska. Cieszę się, że mogłem dzielić z tobą tę przygodę, ale Jest mi bardzo przykro z powodu pana Matthewsona. Stracił tak wiele. Chciałbym, żeby chociaż pozwolił mi jakoś sobie pomóc. Tak jak ty pomagasz mi. Może byłbym w stanie go ocalić. Skoro... Chociaż nie mogłem pomóc jemu w jego życiu, może chociaż mogę pomóc teraz tobie. Obiecuję, że dowiem się, co stało się z twoim synem. Może chociaż to złoży jego duszę do spoczynku. Jeszcze raz dziękuję, Kate, i wyczekuję kolejnych przygód. Karl Ross. Tak jak mówię, to jest jej przyjaciel, który ją wspierał. Ale... czy to jest przygoda? Czy Kate w ogóle będzie w stanie przeżyć jakąkolwiek jeszcze jedną przygodę? Czytaliśmy wszystko, co mieliśmy przeczytać i teraz gra nas prowadzi do ostatecznego miejsca. Przez rozwalone domostwo. Przez rozbite deski i gruz tego domu. Powoli zmierzamy do miejsca, w którym to wszystko się kończy. W którym musi się zakończyć. Oczywiście na koniec. Giniemy. Ta. Tyle rzeczy jest tutaj niewyjaśnionych, albo po prostu ich nie rozumiem. Nie wiem, jak to wszystko interpretować. Teraz jest jeszcze jedna ważna sprawa. W tej grze jest ukryty jeszcze jeden poziom. Nie wiem, jak się go odblokowuje, prawdopodobnie przez zdobycie wszystkich notatek. I wszystkich znalezisek jakichś różnych, których ja zbyt wiele nie mam. Ale spróbuję je nadrobić i możliwe, że będzie jeszcze jeden odcinek ze Slendera: The Arrival, kiedy odnajdę ten ukryty poziom. I może on też coś niesie do fabuły i może tą fabułę jakoś bardziej rozwikłamy, co się tak naprawdę głębiej stało. Bo wiemy, że Charlie padł ofiarą Slendera, Kate go chciała znaleźć, Karl Ross jej pomagał, Slender dopadł Kate. Może nawet Karl Ross nie wie, co się z nią stało, dalej pisał do niej listy, kiedy ona już była w tym potworem czy coś takiego. A potem Lauren jej szukała i skończyła jak skończyła. Jak my skończyliśmy, tak? Nie wiem, to jest tyle, co ja rozumiem. Prawdopodobnie, bardziej duże prawdopodobieństwo, że coś ogarnąłem tutaj źle. I dużo też rzeczy nie wiem. Więc, tak jak mówię, spróbujemy to ogarnąć. Nie obiecuję tego następnego odcinka, ale postaram się go jakoś zdobyć. Jeżeli wiecie, jak zrobić to jakieś zakończenie inne, nie zakończenie inne, ukryty poziom, sorry, to możecie dać znać. Więc z mojej strony to było na tyle. Więc dzięki wielkie za obejrzenie. Mam nadzieję, że wam się seria podobała ze Slender The Arrival. Niedługo będę szukał jakichś innych horrorów ciekawych do ogrania, ponieważ brakuje mi horrorowych klimatów na tym kanale i brakuje mi tego grania w horrory, do którego cały czas dążyłem przez całą moją YouTube'ową karierę. Więc będę szukał czegoś takiego fajnego. Takiego, żeby mi się fajnie grało i żeby wam się fajnie oglądało. Więc to było na tyle w tym odcinku. Dzięki wielkie wszystkim za obejrzenie. Dzięki wielkie wszystkim za wsparcie w tej serii. Trzymajcie się, do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie. Dobranoc. Pa, pa. Okej, dobra, pa.